Bajerkowy przewodnik muzyczny. Słuchajcie nas w czwartki o 7:20 i 13:20. Zapraszam, Zbigniew Ostrowski. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich miłośników muzyki w kolejnym odcinku Bajerkowego Przewodnika Muzycznego. Dzisiejsza audycja poświęcona będzie instrumentowi z rodziny dętych drewnianych. W przeciwieństwie do innych instrumentów z tej grupy, nie ma on jednak długiej historii, nie istnieją również żadne jego wcześniejsze odpowiedniki, na których bazowałaby jego konstrukcja. Instrument ten został wynaleziony w połowie XIX wieku przez belgijskiego budowniczego instrumentów Adolfa Saxa. Od nazwiska wynalazcy wzięła się jego nazwa. O saksofonie opowie nam dzisiaj pan Kamil Skorupski, nauczyciel w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Ełku. Mamy tutaj piękny, błyszczący instrument. Jak się ten instrument nazywa? Ten instrument się nazywa saksofon altowy. Dokładnie. Saksofon altowy. Skoro pojawia się słowo altowy, to znaczy, że saksofonów jest więcej niż jeden rodzaj. Saksofonów jest oczywiście więcej. Takich podstawowych modeli wyróżniamy cztery. Jest to saksofon sopranowy, altowy, tenorowy oraz barytonowy i są najbardziej stosowane w muzyce. Natomiast rodzina saksofonów jest dużo większa i nawet dochodzi do 12 różnych rodzajów instrumentów. Można do tego dodać, idąc w górę od sopranowego, saxello, soprillo, a idąc w dół, na przykład mamy saksofon basowy, kontrabasowy lub subbasowy. Czyli szeroka rodzina i one różnią się wielkością i budową. Oczywiście i brzmieniem przede wszystkim. Mamy, jak mamy saksofony idąc od dołu, basowe, no to one są bardzo duże. Rura jest bardzo długa i poskręcana i szeroka, więc ten dźwięk jest taki bardzo niski, podobny do nawet tuby lub jeszcze niższej. Natomiast idąc w górę, ten odcinek rurki jest coraz cieńszy i coraz krótszy i dźwięk staje się wyższy i bardziej taki, nawet można powiedzieć, już ostatnie modele są bardzo takie piskliwe. Dobrze, to poznaliśmy już rodzinę saksofonu, ale skupmy się na tym altowym, który tutaj mamy. Jak on wygląda, z jakich części się składa, bo tu widzę, że jest sporo różnych ciekawych części. A więc tak, saksofon składa się z korpusu, korpus instrumentu. Jest to największa część, ma kształt litery L, ale można powiedzieć, że jest taki trochę podobny do konewki, którą się podlewa w ogródku. I to jest jedna z największych części tego saksofonu. Dalej mamy szyjkę, czyli taki malutki, kilkunastocentymetrowy odcinek zawinięty, zakończony korkiem. Na korek nakładamy ustnik i mamy tutaj, akurat mam założony ustnik do muzyki rozrywkowej, ustnik metalowy, natomiast są różne ustniki, używam na przykład ustników też ebonitowych do muzyki klasycznej. I całość wieńczy stroik, czyli stroik jest to takie drewienko przykręcone taką ligaturką, czyli śrubką, i dzięki temu, jak dmuchamy w instrument, stroik, te drewienko zaczyna drgać, powoduje to różne drgania w instrumencie i powstaje w ten sposób dźwięk. Z czego wykonany jest saksofon? Bo to widzę w większości z metalu, tylko chyba to są różne metale, czy może się mylę? To są różne stopy różnych metali i na przykład mój osobisty instrument jest wykonany ze stopu niklu i miedzi.
zakończony jest pozłacaną warstwą lakieru. Tutaj mamy miedź, czyli taki odcień różowawy, oraz ostatnia część korpusu jest posrebrzana. I mogę dodać, że materiał nie jest przypadkowy, ponieważ na przykład srebro rozjaśnia dźwięk, a na przykład złoto ten dźwięk pociemnia i ociepla. Czyli to nie tylko dlatego, żeby ładnie wyglądało, ładnie błyszczało. No nie, nie, nie tylko dlatego. Na przykład instrumenty do muzyki jazzowej są w ogóle pozbawione warstwy lakieru i są matowe. Przez to ten dźwięk jest taki bardziej tajemniczy. Wspominał pan, że dmuchamy tutaj w ustnik. Dzięki stroikowi powstaje drganie powietrza, wibracja. I co się dalej dzieje z tym powietrzem? Bo tu widzę mnóstwo różnych klap. Jakbyśmy porównali i wyprostowali instrument, to byśmy otrzymali taką jakąś odległą rurkę o określonej długości i w tej rurce mamy otwory. Mamy również klapy, które te otwory zakrywają, czyli jak będziemy po kolei naciskać na klapy i zamykać te otwory, to odległość jest regulowana wtedy albo naciskamy na przykład jedną klapkę i mamy bardzo krótki odcinek, ale tych klap, jak naciśniemy więcej, ten odcinek zostaje wydłużony. W ten sposób różnicujemy wysokości dźwięku od niższych do wyższych. Czy można zaprezentować, przykładowo tam może ten najniższy i najwyższy dźwięk? No jeżeli chodzi o najniższy dźwięk, to będzie to B małe na saksofonie i brzmi mniej więcej tak. A jeżeli chodzi o dźwięki wyższe, to mamy tutaj fis trzykreśne, brzmi tak. I to jest koniec skali takiej podstawowej instrumentu. Natomiast jeżeli chodzi o wysokość skali w górę, ona jest dostosowana do możliwości osobistych wykonawcy, bo ponieważ mamy później różne techniki wydobycia wyższych dźwięków i tak naprawdę skala saksofonu jest nieokreślona tak do końca, jeżeli chodzi o górną granicę dźwięku, bo każdy wykonawca potrafi do różnej wysokości wydobyć dźwięki, natomiast jeżeli chodzi o dół skali, to jest to B wielkie i tutaj się tego już nie przeskoczy. Czyli w górę można jakoś ten dźwięk jeszcze wyciągnąć. Są odpowiednie później takie bardzo skomplikowane chwyty. Na przykład jeżeli mamy podstawowy chwyt, gdzie używamy jednej, dwóch lub trzech klap, to wtedy są różne kombinacje i naciskamy tych klap bardzo dużo i możemy w ten sposób wydobyć dźwięk wyższy. Ten instrument należy do rodziny instrumentów dętych drewnianych, a jest praktycznie cały z blachy. Jaki jest powód tego? Właśnie każdy myśli, że instrument wykonany z blachy jest instrumentem dętym blaszanym. Natomiast tu jest właśnie taki haczyk, że saksofon, tak samo jak na przykład klarnet, posiada stroik. Jest to instrument stroikowy, a stroik jest to nic innego jak rodzaj trzciny. Konkretnie tu mamy Arundo Donax, taka odmiana afrykańskiej trzciny. I trzcina jest pewnego rodzaju drewnem, więc stąd pochodzi nazwa, że zaliczamy ten instrument do dętych drewnianych. Jaką muzykę można wykonywać na saksofonie? Saksofon wynaleziono początkowo z przeznaczeniem do muzyki orkiestrowej, wojskowej,
i do muzyki przede wszystkim klasycznej. Dopiero w 1912 roku zaczął saksofon pojawiać się w muzyce jazzowej, a współcześnie mamy już w muzyce rockowej, popowej, czyli tak zwanej muzyce rozrywkowej, jest bardzo popularnym instrumentem. Jeżeli przychodzi tutaj uczeń i chciałby się uczyć na saksofonie gry, jakie powinien, że tak powiem, warunki startowe spełniać? Jakieś powinien mieć predyspozycje? Podstawowym warunkiem jest tutaj przede wszystkim wiek, bo saksofon troszeczkę waży i ma swoje wymiary. I najlepiej, jak dziecko skończy 9 rok życia, wtedy będzie w stanie dmuchnąć na tyle mocno i już jest jego psychika na tyle dojrzała, żeby poradził sobie, takie dziecko by poradziło sobie z nauką i pojmowaniem różnych pojęć na saksofonie. Natomiast już po 2-3 lekcjach moi uczniowie potrafią proste melodyjki już wykonać, więc saksofon jest moim zdaniem, jeżeli chodzi o wydobycie dźwięku, jednym z najłatwiejszych instrumentów dętych. Natomiast później, jeżeli chcemy, żeby ten dźwięk był ładny, żeby ten dźwięk był bardziej osobisty, żeby nie był podobny do nikogo, tylko właśnie reprezentował swoją osobę, no to tutaj potrzeba już dużo lat pracy i treningu. Duża dawka informacji o saksofonie już za nami. Teraz tradycyjnie przyszedł czas na krótką rozmowę z uczennicą pana Skorupskiego, Wiktorią. Posłuchajcie. Grasz już na saksofonie 10 lat, tak? Dobrze liczę? 9. Co cię skłoniło te 9 lat temu, aby przyjść do szkoły muzycznej i zacząć właśnie uczyć się gry na tym instrumencie? Moja historia z saksofonem zaczęła się w Miejskiej Orkiestrze Dętej. Tam pobierałam przez rok naukę na saksofonie altowym. Następnie chciałam poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną i zapisałam się do szkoły muzycznej i już od 8 lat moim nauczycielem prowadzącym jest pan Kamil Skorupski. Właśnie, ale dlaczego ten instrument? Jako dziecko już można było usłyszeć, zobaczyć, że są jakieś zdolności muzyczne, u mnie się przejawiają. I instrument ten był właśnie rzadko spotykany. Jego nie było w ełku, nie grała na nim żadna dziewczyna. I tak pomyślałam, że to właśnie to i że to jest dla mnie. Dlatego do tej pory na nim gram i nie żałuję, że wybrałam ten instrument. Jakie były początki nauki właśnie na saksofonie? Początki zawsze są trudne. Oczywiście to były żmudne ćwiczenia, długie dźwięki, by właśnie wyeksponować ten swój indywidualny dźwięk, stworzyć coś właśnie indywidualnego, co nie będzie powielane przez inne osoby. To były godziny przy etiudach, przy utworach, na początku takich, aby zapoznać się z instrumentem, nauczyć się właśnie dmuchać, trzymać instrument prawidłowo, wykształcić prawidłowy aparat gry, a następnie po prostu to ćwiczyć, cały czas ćwiczyć, by nie zapomnieć. Opowieści o saksofonie zakończymy muzycznie, jednak dość nietypowo, gdyż tym razem będziemy mieli okazję posłuchać profesjonalnego nagrania pana Kamila Skorupskiego z jego debiutanckiej płyty Questions for Tonight. Utwór nosi tytuł Aleo. Kolejna muzyczna podróż za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
Przewodnik muzyczny. Słuchajcie nas w czwartki o 7.20 i 13.20. Zapraszam, Zbigniew Ostrowski.